Nie spodziewałem się, że test tego urządzenia może sprawić mi tyle satysfakcji i radości. Zapraszam. Dzięki uprzejmości firmy John Deere miałem możliwość przetestowania, przygotowania dla Was prezentacji traktorka ogrodowego X350R. Jak żeście zauważyli, ostatnio szukam nowych rzeczy, które mógłbym pokazać Wam na kanale. Pojawiło się kilka kosiarek takich autonomicznych, ale teraz pojawia się kosiarka, która potrzebuje operatora i muszę przyznać, że ja w roli tego operatora byłem bardzo usatysfakcjonowany pracą tego urządzenia i dało mi ono naprawdę sporo przyjemności i myślę, że jeżeli miałbym odpowiedni areał i wyposażyłbym się w tego typu urządzenie, to koszenie byłoby faktycznie dla mnie prawdziwą przyjemnością. Sercem tego urządzenia jest silnik renomowanej marki Kawasaki o pojemności 603 cm3 i o mocy 12,2 kW. Zrobiłem delikatny research na różnego rodzaju grupach, porozmawiałem z osobami, które mają na co dzień styczność z tego typu urządzeniami. Z ustaleń, które poczyniłem, okazuje się, że ten silnik Kawasaki charakteryzuje się na tle konkurencji. Często w tego typu rozwiązaniach są stosowane silniki Brigden Stratton, a silnik Kawasaki jest znacznie cichszy, charakteryzuje się lepszą kulturą pracy. Całe urządzenie jest urządzeniem bardzo solidnym. Ono waży aż 300 kg. Tutaj nie ma zastosowanych żadnych półśrodków, jest to wszystko wykonane solidnie. Z tego urządzenia możemy korzystać zarówno w okresie letnim, jak i w okresie zimowym. Mamy do niego pełną gamę akcesoriów, które pozwoli nam na używanie tego traktorka również jako odśnieżarki, czyli instalując na froncie odpowiedni pług, będziemy mogli również i w sezonie zimowym tym traktorkiem sobie pomagać w życiu codziennym i właśnie odgarniać śnieg. Samo poruszanie się i obsługa tego urządzenia jest wyjątkowo prosta. Ja w zaledwie kilka minut poznałem tajniki i ogarnąłem zagadnienie, jakim jest koszenie właśnie za pośrednictwem tego urządzenia i postaram się Wam również przybliżyć i pokazać, w jak prosty sposób jest to wszystko zorganizowane. Z lewej strony kolumny kierowniczej znajdziemy dwie dźwignie. Jedna dźwignia jest to dźwignia odpowiadająca za załączenie tak zwanego sania. Ten element może nam się przydać w zimie. Myślę, że w lato bez najmniejszego problemu, nawet bez tego sania, taki traktorek uruchomimy. Dźwignia pomarańczowa jest to dźwignia przepustnicy. Będziemy sobie ją regulowali obroty silnika. Mamy również na wyświetlaczu odczyt tych obrotów silnika i jest ten zaznaczony na kolor zielony obszar roboczy, ten, który jest najbardziej optymalny do tego, żeby załączyć agregat koszący i żeby on z najlepszą wydajnością pracował. Poniżej znajduje się przycisk, który współpracuje z pedałem, który będzie nam służył do podnoszenia i opuszczania agregatu koszącego, jeżeli potrzebujemy gdzieś dalej przejechać i ten agregat koszący mógłby ulec jakiejś awarii czy uszkodzeniu. Możemy go w wygodny sposób podnieść, a potem opuścić. Widzicie również żółty przycisk. Ten przycisk będzie służył na uruchomienie czy podtrzymanie pracy agregatu koszącego w momencie, kiedy kosiarka porusza się do tyłu. O tym powiem za chwil kilka. Po prawej stronie kolumny kierowniczej widzimy stacyjkę. Oczywiście zapłon jest automatyczny, czyli to urządzenie jest wyposażone w rozrusznik. Mamy żółty przycisk, który będzie służył do uruchamiania i wyłączania agregatu koszącego. Mamy przycisk czarny tempomatu. W momencie, kiedy ustawimy przy pomocy pedałów, którymi będziemy kontrolowali kierunek jazdy, odpowiednią prędkość, możemy wcisnąć przycisk tempomatu. W tym momencie możemy zdjąć już nogę z pedału jazdy do przodu i kosiarka będzie nam z tą zadaną prędkością jeździła cały czas. Obsługa intuicyjna, bardzo prosta, aby zwolnić potem ten przycisk tempomatu. Wystarczy delikatnie nacisnąć pedał jazdy do przodu, aby zwolnić tą blokadę. Pomarańczowy to przycisk hamulca postojowego. Elementem centralnym oczywiście jest koło kierownicze. Będzie ono nam służyło do zmiany kierunku jazdy. Muszę przyznać, że ten traktorek jest bardzo, to ale bardzo zwrotny. Sam układ kierowniczy działa precyzyjnie i delikatnie. Nad kołem kierowniczym znajdziemy wyświetlacz. Na tym wyświetlaczu w czytelny sposób, na podświetlanym wyświetlaczu w czytelny sposób prezentowane są wszystkie niezbędne informacje, chociażby o tym, czy odpowiednio ustawiliśmy obroty tak, aby one znajdowały się w odpowiednim zakresie optymalnym dla agregatu koszącego. Mamy informacje o poziomie paliwa, o tym, czy agregat koszący aktualnie jest załączony, czy nie jest załączony. Mamy również wskaźnik naładowania akumulatora. Warto przypomnieć, że decydując się na zakup takiego traktorka, również jesteśmy objęci gwarancją aż do 4 lat, czyli wszystkie problemy, które miałyby wystąpić podczas użytkowania tego urządzenia, przez najbliższe 4 lata są na głowie dealera John Deere, od którego kupiliście kosiarkę, a Wy tym absolutnie nie musicie się przejmować. Pod kołem kierowniczym znajduje się podkrętło i za pomocą tego podkrętła będziemy realizowali funkcję regulacji wysokości
koszenia. Sam traktorek wyposażony jest w szeroki, głęboki agregat koszący 107 cm. Można nim kosić nawet wysoką i mokrą trawę. Na tym stanowisku testowym, na którym ja miałem możliwość chwilę pojeżdżenia tym traktorkiem, zarówno był obszar, gdzie ta trawa była, no można powiedzieć, klasycznie już przycięta, ale również była trawa bardzo wysoka i tutaj nie napotkaliśmy żadnych problemów z tym, żeby tą trawę nawet przy jednym przejeździe odpowiednio skosić. Agregat koszący również z obydwu stron ma złącze, do którego możemy podłączyć wąż ogrodowy, tak aby po zakończonej pracy w łatwy sposób umyć cały agregat koszący. Dla operatora jest przygotowane komfortowe, bardzo wygodne siedzisko z wysokim oparciem. Mamy oczywiście możliwość regulacji góra-dół, tak żeby odpowiednio do naszego wzrostu dostosować sobie właśnie pozycję za kierownicą. Po prawej stronie siedziska dla operatora przewidziano jest uchwyt na zimny napój oraz półeczka na drobiazgi. Po lewej stronie siedziska znajduje się duży, wygodny wlew paliwa. Bez problemu uzupełnimy podczas pracy paliwo, nie rozlewając go na boki. Samo urządzenie jest bardzo wygodne w prowadzeniu. Do kontroli kierunku jazdy mamy dwa pedały. Do jazdy na wprost odpowiednio oznaczone strzałką i do jazdy wstecz również odpowiednio oznaczone strzałką. Należy przy tym zaznaczyć, że uruchomienie agregatu koszącego powoduje możliwość jazdy do przodu. W momencie, kiedy wybierzemy przycisk jazdy do tyłu czy pedał jazdy do tyłu, automatycznie agregat koszący zostanie wyłączony. Wspomniałem na początku, że mamy odpowiedni żółty przycisk po lewej stronie kolumny kierowniczej. W momencie, kiedy z tym przyciskiem będziemy naciskali pedał jazdy do tyłu, wtedy agregat koszący pozostanie załączony i będzie on realizował funkcję koszenia właśnie do tyłu. Sam traktorek ma możliwość koszenia trawy do zasobnika. Zasobnik ten jest również w wygodny sposób dostępny dla operatora, tak więc nie musi on absolutnie opuszczać swojego siedziska, może on w prosty sposób wykiprować to, co zostało skoszone. Również w bardzo prosty sposób możemy zdemontować kosz na ciętą trawę i możemy założyć dodatkowy element, który będzie powodował mulczowanie tej trawy, czyli po prostu, inaczej rzecz ujmując, mielenie. Wówczas trawa nie będzie zbierana do zasobnika, tylko będzie ona podczas koszenia odpowiednio mielona i rozrzucana po trawniku. Oprócz kosza na ścinaną trawę i przystawki mulczującej możemy również założyć taki wyrzutnik, który będzie powodował to, że skoszona trawa będzie wyrzucana za kosiarkę do tyłu. Producent pomyślał również o przechowywaniu tej kosiarki i w momencie, kiedy wprowadzamy ją gdzieś do garażu czy pod wiatę, może zaistnieć taka konieczność, żeby ją delikatnie przepchnąć. Również jest tutaj przewidziany odpowiedni, wygodny zawór sprzęgła. Można go w łatwy sposób wysprzęglić, ustawić sobie tą kosiarkę gdzieś właśnie w rogu garażu czy w rogu wiaty, a ponownie potem zasprzęglić tak, żeby ona pozostała nieruchoma. Podczas zbierania informacji na temat tego urządzenia również uzyskałem taką informację, że tego typu rozwiązania właśnie produkowane przez John Deere są bardzo trudne do zajeżdżenia. Bardzo długo one trzymają swoją jakość i wyjściowe parametry, ale i również, co jest dość istotne, te urządzenia również bardzo dobrze trzymają ceny. Jeżeli zaistniałaby potrzeba wymiany takiego urządzenia na większe, to również dla kupującego jest to istotny parametr, że to urządzenie nie traci na wartości w funkcji czasu. Warto wspomnieć, że prezentowany przeze mnie dzisiaj produkt, czyli traktorek koszący, jest to produkt typu premium i bez wątpienia jest to produkt najwyższej jakości aktualnie dostępny na rynku. Warto wspomnieć, że decydując się na zakup takiego urządzenia, można ją kupić promocyjnie na raty 10 razy 0%. Taki bezkosztowy system ratalny dostępny jest u każdego dealera John Deere. Podsumowując moją prezentację, muszę przyznać jeszcze raz to, co powiedziałem na wstępie. Była to fantastyczna przygoda. Nie spodziewałem się, że koszenie może być tak przyjemne, ale okazuje się, że właśnie kosząc tego typu rozwiązaniami, faktycznie sam operator, sama osoba, która kosi tą trawę, znajduje w tym naprawdę sporo przyjemności. Słuchajcie, zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, jak podoba Wam się to urządzenie. Jeżeli jesteście jego użytkownikiem, to napiszcie, jak ono się u Was spisuje w perspektywie dłuższego użytkowania. Zachęcam również do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testh.pl.